Cześć wszystkim tu Magda. Dzisiaj pokażę Wam moje ulubione maski do kręconych włosów i można powiedzieć, że są to maski używane przeze mnie w ciągu ostatnich dwóch lat, a nawet ponad. Bo mój pierwszy film na kanale był o moich ulubionych maskach, a no ja jednak potrzebuję zawsze więcej czasu, żeby wszystko dobrze przetestować, żeby być pewnym, że tak to jest dobre dla moich włosów. No i w sumie mogłabym ten odcinek wcześniej nagrać. I przez to, że nagrywam dopiero teraz, mam chyba tak z 11 masek wam do pokazania. Ale myślę, że warto, warto, nie mogłam ani jednej odpuścić, no bo nie wiadomo, kiedy będzie kolejny taki odcinek. Trochę wczoraj poszalałam z półkankami i mam teraz taki trochę odcinek Rose Gold. Bardzo mi się podoba, jak rozkminie odpowiedniej ilości. No to wtedy myślę, że nagram film na kanale. Dobrze, ja nie przedłużam i zacznę od pierwszej maski. I pierwsza maska to jest Mawawo, maska do włosów wysokoporowatych. Zacznę w ogóle od masek pechowych, żeby to tak ym, według równowagi pech szło po kolei. I w tej masce mamy zarówno proteiny, Molienty i Humektanty. I wiecie co? Ta maska pokazała mi, że te proteiny na drugie oto wcale nie musi być taka tragedia. Naprawdę, bardzo się z nią polubiłam. Mam tak piękne włosy po niej, one są takie sprężyste nawilżone, wiecie, to po prostu czuć. To czuć, kiedy ta maska dobrze działa, i ta jest właśnie taką bardzo dobrą. I też wiem, że dziewczyny, które mają inną porowatość, bo ma, Wawo, ma też maskę do średnio porowatych i niskoporowatych. Wiem, że dziewczyny, które mają tą porowatość, również polecają maski do ich odpowiedniej porowatości, więc naprawdę super. Ta maska kosztuje około 39 zł za 200 ml pojemności. W składzie mamy emolienty, oleje, proteiny ryżu, mamy ocet, mamy różne wyciągi. Gliceryna i pantenol są troszkę dalej w składzie. No naprawdę, bardzo polubiłam się z tym produktem, i dzięki temu już wiem, że na przykład proteiny ryżu i wyciąg z ryżu, proteiny ryżu. Będą u mnie dobre przy drugim O. Naprawdę dobrze mi się sprawdza. Tak jak zazwyczaj unikałam protein przy drugim O, tak tutaj naprawdę jest super. Kolejna taka maska, która jest również pechowa i która super sprawdziła mi się na drugie O, to jest Koza Dereza. Tu jest napisane Depeza, ale w internecie jest Dereza, więc niech będzie Dereza. Jest to maska wzmacniająca, jest to marka Fitocosmetic. Koza Dereza to jest nazwa serii, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o tą maskę, to ja ją kupiłam przy okazji innych zakupów. Ona była bardzo tania, bo ona kosztuje około 14 zł za 175 ml pojemności. I pamiętam, że ona wtedy była w promocji. Jest dostępna w różnych sklepach online. I tu jeśli chodzi o skład, mamy wodę z pokrzywy zwyczajnej, są oleje, oliwa z oliwek. Mamy też Glinkę, jest lecyty na emulgator, miód, wyciąg. Mamy proteiny mleka i wyciąg z mleka. I zobaczcie, po raz kolejny naprawdę ona jest świetna dla mnie na drugie o. I zauważyłam, że jeśli tych protein nie ma dużo w składzie, są jakieś pojedyncze, no to faktycznie te maski sprawdzają się dobrze jako drugie o. Wiadomo, wtedy muszę obmyśleć dobrze cały plan mycia. Wiadomo, że na pierwsze o na przykład dam, nie wiem, emolientową odżywkę do mycia albo ewentualnie z humektantami. Wiecie, to wszystko trzeba dobrze dopasować. Jest też bardzo gęsta, mogę powiedzieć, że jest wydajna. To jest marka Fitokosmetic. Tutaj są rosyjskie napisy i wiecie, ja to nie wiem, jak to jest Fitokosmetic i czyjemsami. sami, nie wiem, to są tylko takie moje rozmyślenia, ale tylko Wam powiem o tym, że nie wiadomo do końca, tak, czy w tym składzie nie ma i tms czy są, więc z góry Wam powiem, że jeśli macie uczulenie, no to pamiętajcie o tym, jeśli będziecie chcieli wypróbować tą maskę. No, powiem Wam, że jeśli chodzi o pechowe maski, no to to są tylko dwie. Teraz już powiem o humektantowo-emolientowych. I naprawdę, jeśli chodzi o taką pechową maskę, to te naprawdę są super. Ja w przypadku tych masek nie używałam jego pierwsze o. Uważam, że one są najlepsze, są na tyle bogate, na tyle dobrze się sprawdzają i wiecie, odżywiają, nawilżają. Czuję, że jakiś efekt dał na tych włosach, że no, byłoby mi szkoda je użyć na pierwsze o. O, tak, tak mi się wydaje. Chociaż wiecie co, y, mawawo nie używałam y, na pierwsze o, wiem, że koza Teresa użyłam, użyłam chyba tylko raz na początku, z taką myślą, że wiadomo, proteiny to muszą być na pierwsze o u mnie, wiadomo, bla, bla, ale jak już raz, u, drugi raz użyłam jako drugie o i zobaczyłam, że jest naprawdę super efekt pod czapkiem i ręcznikiem, no to wstydziłam, że no nie, no nie. No jako odżywka do mycia, to ja ciebie nie będę traktować. Pumek tantowo-emolientowa odżywka Biosfera. Ekspresowa odżywka do włosów nawilżająco regenerująca. Ona kosztuje około 40 zł za 200 g, jest wegańska, nie testuje na zwierzętach ta marka. I powiem Wam szczerze, że naprawdę ona mnie zaskoczyła, bo ona ma dość wysoko humektanty, bo mamy propanediol na początku, mamy oleje. W ogóle, zobaczcie, że woda jest dopiero któraś w składzie. Na pierwszym miejscu jest woda z pokrzywy zwyczajnej. Mamy oprócz tego humektantu, mamy oleje, masła, emolienty. Gliceryna jest na środku składu, jest emolient. Mamy potem zapach, są dalej emolienty. Naprawdę skład jest bogaty i bardzo lubię efekt po niej. Naprawdę czuję takie odżywienie, nawilżenie. Nie powiedziałabym, że to jest takie dosłowne takie dociążenie. Jak potrzebuję dociążenia, to używam emolientowej maski. Tutaj jednak te humektanty trochę czuć, ale ja bardzo lubię efekt po tej odżywce. Ja ją kupiłam w ogóle w sklepie w Gdyni na Świętojańskiej. Nati Kosmetyki. Nati? Nati Sklep? Nataj? Jakoś tak. Wiem, że zmieniali nazwę tego sklepu. Najwyżej Wam podlinkuję na dole. Tam w ogóle ten sklep to jest raj... Dla włosomaniaczek w razie czego. Yy, I tak, i ta odżywka jest spoko. Yy, Paulina ma też tą odżywkę. Paulina Czarska ma cienkie włosy, bardzo ją lubi. Ostatnio mówiła o niej w jednym z swoich odcinków. Też rozmawiałam z Natalią, Nut. Pozdrawiam was dwie, tak w ogóle. I Natalia ma też rozjaśnione włosy, ale jednak ta odżywka yy, do końca się nie sprawdziła. W takim sensie, że bardzo odczuła te humektanty. Tak, więc. Może wam to coś pomoże. Dla mnie to odżywka naprawdę jest spoko. Nie jest jakaś taka mega mega dociążająca, ale wrażenia są po niej całkiem całkiem. Kilka mam takich tutaj masek, które mam wrażenie, że bardzo często o nich mówiłam w przeciągu tych ponad dwóch lat, kiedy nagrywam na YouTube. I to jest właśnie ta jedna z tych takich produktów. Cafe Mimi. Jest to balsam ochrona koloru. I ja traktuję ten produkt jako maska. I to jest emolientowo humektantowy produkt, jeśli chodzi o skład. Ale jeśli chodzi o takie działanie na mojej głowie, to ja mam wrażenie, jakbym miała do czynienia z produktem emolientowym. I tutaj w ogóle mam kilka takich produktów, które właśnie sprawiają takie wrażenie. I tutaj mamy przede wszystkim olej, awokado, masło, jest ta gliceryna, mamy wyciągi, emolient, antystatek, mamy pantenol i mamy konserwant. I na końcu jest silikon zmywalny łagodnym detergentem. Ja tak tego nie czuję, szczerze powiem. Mam to na uwadze, ale mi to dosłownie nie przeszkadza. I tak, tak jak powiedziałam, dla mnie ten balsam dobrze dociąża. Nie czuję tej gliceryny. Nie czuję Panthenolu nie, już zauważyłam, że panthenol u mnie nawilża, a nie puszy, albo coś takiego, więc no kafe mi bardzo lubię. Ten produkt kosztuje około 14 zł za 250 ml pojemności. Ja w ogóle myślę, że sobie tą saszetkę wezmę do Holandii, wiadomo, jest to saszetka bardzo wygodne na wyjazd, także super. Ten balsam jest eco friendly i też nie jest testowany na zwierzętach, jakby kogoś to interesowało. Bardzo lubię. Kolejny produkt, bardzo, bardzo łatwo dostępny. Kolejny produkt, łatwo dostępny. Ziaja Subaki, kuracja olejkami arganowymi i subaki, i ta maska, ona ma 200 ml pojemności i kosztuje około 8 zł. Naprawdę jest to świetny produkt. Uważam, że jeśli stosujecie świadomą pielęgnację, jeszcze jeśli nie, jeśli nie mieliście jeszcze do czynienia z tym produktem, to warto choć raz kupić tą maskę i wypróbować. Naprawdę ja ją uwielbiam. Ona ma niby skład humektantowy, emuljentowy, przez pantenol, ale tak jak powiedziałam, pantenol u mnie nawilża, nie puszy, więc ja traktuję tą maskę jako emolient. I w składzie mamy, tak jak no, powiedziałam, emolient, mamy kationy. I powiem Wam szczerze, że ta maska naprawdę może być dobra do takiego, wiecie, wygładzania, dociążenia, żeby włosy się nie, nie elektryzowały przez te antystetyki tutaj w składzie. Mamy też olej arganowy, olejek cubaki, naprawdę. Świetny produkt. To jest takie moje odkrycie tego roku, można powiedzieć, bo jejku, no bardzo, bardzo długo polecała tą maskę Aneta Mazurek i sobie pomyślałam, dobra. Jestem w centrum kaszuby, jest tam ziaja sklep, pójdę, kupię i sprawdzę, i to już jest któreś moje opakowanie. Bardzo lubię. Kolejny produkt. Wiecie, tak jak ja mówię, tutaj etykieta nie jest ważna, bo to jest kolejna odżywka, ale ja traktuję jako maskę. I jest to Isana. I oni w ogóle nazywają tą odżywkę pielęgnacyjny olej arganowy. Ja nie znam niemieckiego za bardzo Spulung. Nie wiem, odżywka arganol, tak wygląda. I bardzo lubię tą odżywkę. Ona też jest humektantowo-emolientowa, ale ja. Totalnie nie czuję humektantów na głowie. Ja traktuję ją jako taki emolient, świetnie dociąża, odżywia nawilża. Ja się powtarzam z tymi epitetami, ale no dla mnie maska na drugie ob po prostu musi dobrze nawilżać, odżywiać, dociążać, jeśli potrzeba mi tego. No było Mam też humektantowe, emolientowe, ulubione maski i one nie muszą koniecznie jakoś bardzo dociążeć, tak? jeśli moje włosy tego nie potrzebują. Tak, to jest taka odżywka, którą naprawdę warto próbować. Jest łatwo dostępna, jest z Rossmana i kosztuje około 8,99 za 200 ml pojemności. I też są promocje na tą markę Isana, więc jak najbardziej polecam. I w składzie mamy emolient, mamy humektant, antystatyk... Dużo mamy antystatyków, oleje, mamy pantenol. To jest kolejny taki produkt, który naprawdę może dobrze dociążyć, wygładzić przez te antystatyki, wszystkie także naprawdę świetne. Odżywka Douglas Hair Extremely Smooth anti freeze Conditioner Camellia i Cotton. To jest takie małe opakowanie. Jest to odżywka z Douglasa. Ja stosunkowo niedawno odkryłam tą odżywkę, bo testowałam kilka produktów z perfumerii Douglas do wpisu na blogu, bo miałam współpracę z drugerią Douglas i ta odżywka, jak i maska taka żółta jest na blogu, mogę Wam podlinkować wpis. Bardzo mnie zaskoczyły. W ogóle najlepsze jest to, że to jest odżywka. Ja traktowałam tą odżywkę jako maskę, a maska z Daglas traktowałam jako odżywka na pierwszy o. I naprawdę super. Też fajnie dociążyła. Yy, ona ma również yy, humektantowy, emolientowy skład. Ale przez to, że jest pantenol, a tak to mamy tutaj emolient, antystatek. Jest izopropyl alkohol, ale ja tak nie odczuwam tego. Nie, nie, że nie odczuwam żadnego wysuszenia, przesuszenia. To jest 75 ml i ona kosztuje około 16 zł. I moim zdaniem jest świetna też na wyjazd. Takie mniejsze opakowanie, jak najbardziej super. W ogóle jestem zaskoczona, że naprawdę te odżywki z Daglas są takie e, fajne, bo to jest ta, wiecie, ta no, marka Douglas, więc no, super. Kolejne odżywki, które traktuję jako maski, to są e, odżywki marki Cantu. Tu jeszcze brakuje mi tej klasycznej, ale ja już ją całą zużyłam, już nawet nie ma jej w dęku, więc e, zostały mi te dwie. To są e, odżywki, będą miały maski, to są, dobra, odżywki, to są odżywki emolientowe. Jejku, no jak ja nie wiem, czego mam użyć, potrzebuję emolientu, no to sobie używam tej odżywki i naprawdę jest dociążenie. One robią wszystko, co powinny robić, jako dobry produkt emolientowy, na drugie O, serio żadna nie jest gorsza, wszystkie są moim zdaniem super. Są właściwie mam takie poczucie, że są na tym samym poziomie, szczerze mówiąc. Zrobiłam wam porównanie składów i tutaj wiecie co? Muszę tylko nadmienić, że w każdym składzie jest izododekan, jest to emolient i jest to pochodna parafiny. Ja mam tego świadomość, mimo wszystko używam tych odżywek, bardzo je lubię. Ale to jest informacja dla Was, czy chcecie używać takiego produktu, czy też nie. No i tutaj mamy głównie emolienty. Oczywiście, w klasycznie mamy masło shea, winogrono, olej z plasek, winogron. W kantu awokado mamy olej awokado. Naprawdę jest super. Patrząc tak składowo, to odżywka Grape Seed i Awokado do masła shea ma jeszcze dołożony olej z pestek winogron i olej awokado, ale masła shea jest niżej niż w klasycznym. Jeśli jeszcze chodzi o cenę, to te odżywki kosztują około 35 zł za. Uwaga, 400 ml pojemności. One są w ogóle wydajne, są gęstymi odżywkami. Warto, naprawdę warto. Tylko mówię, no ten składnik pochodna parafiny, ale to już jest, wiecie, wasza decyzja, czy chcecie nakładać ten produkt na włosy. No i teraz klasiko! Nie wiem, która moja tuba. Anwen, emolientowa róża, odżywka do włosów o wysokiej porwatości. Wiecie, ja już tyle razy mówiłam o tej odżywce, no ale w tym filmie o ulubionej masce do kręconych włosów, no musi być ta odżywka. Jak mam zamknąć tą listę, no to musi się znaleźć, tak? Bo dwa lata temu ponad tej odżywki jeszcze nie było, więc muszę wspomnieć o wszystkich produktach, które uwielbiam. No to jest czysty Emolient. Ja bardzo lubię tą odżywkę. Ona sprawdza się też na pierwsze o, ale na drugie o świetnie dociąża. No, czuję, że użyłam Emolient, to jest dla mnie najważniejsze. I faktycznie wysoka porowatość, zgadza się, moim zdaniem skład jest super y, dopracowany. Oleje są świetnie dopasowane, przede wszystkim jest masusza, y, no. Moje włosy kochają masusza i, i bardzo się cieszę, że tutaj również jest w tym składzie. Tutaj mamy emolient, masusza, olej z pestek dyni, mamy też inne oleje, jest antystatek. To jest e, krótki skład, ale konkretny, ma wszystko, co powinna posiadać dobra odżywka emolientowa. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Odżywki Anwen kosztują około 27,99 20, za 200 ml pojemności. Jeśli macie średnią porowatość, no to jest też Iris. Iris ma tak boski zapach, uwielbiam, mogłabym mieć takie perfumy. Ale Irys sprawdza mi się tylko jako pierwsze O, nie dociąża tak dobrze jak róża, no ale ja mam wysokoporowate włosy, więc to tylko pokazuje, że naprawdę te odżywki składowo są świetnie przemyślane. Kolejny produkt, następny wyjadacz na moim kanale, jest to Fitofilos Mascara Illuminante Conabla Amla z jest to maska z głożyną. Ta maska w ogóle mi się dobrze kojarzy, bo ja ją użyłam w moim filmie, jak myć i stosować kręcone włosy dwa lata temu, uwielbiam ją, chyba tam jeszcze miała inną szatę graficzną. Jeśli chodzi o tą maskę to to jest oczywiście maska emolientowa, kosztuje około 45 zł za 200 ml pojemności. I jeśli chodzi o skład, mamy tutaj emolient, antystatek, mamy wyciąg z amli, z głożyny, znowu oleje emolient, konserwanty, zapach i to by było na tyle. Świetny produkt, świetnie dociąża odżywia. Coś mam powiedzieć, jako emolient sprawdza się genialnie, genialnie tu ty jesteś. No i last, but not least, czyli Tale Cosmetics, Tale Biana. To jest też takie, można powiedzieć, moje odkrycie tego roku. To jest taka porządna maska emuljentowa. Ona jest tak gęsta. Zobaczcie. Ja bym mogła zrobić tak. Wiem, że nie, nie wyleci, ale tak się boję. <ścoughs> I nic się nie dzieje. Ja uważam, że to jest taka kwintesencja dobrej maski emolientowej, takiej takiej fest, takiej, takiej, że jak macie cienkie włosy, to polecane jest pół łyżeczki nałożenia tej maski, rozumiecie? Tak ona może obciążyć cienkie włosy. Dla mnie ona jest idealna. Nawet w tym filmie z Pauliną i Michałem z Czarszka Beauty Saloon, to tam Paulina mi ciapnęła dużo tej maski na głowę, ja, wiecie, wziąłam tą maskę mm, pod y, reklamówkę, nie czapek, bo czapka nie miałyśmy i moje włosy były super dociążone, nie były obciążone. No, rozjaśnione włosy, wysokoporywate pokochają ten produkt, uwierzcie. E, jeśli chodzi o tą maskę, ona kosztuje około 65 zł za 300 g i bardzo lubię, bardzo. Dajcie znać, czy używaliście tą maskę i w ogóle, czy któryś z tych które przedstawiłam, już używaliście. Jestem bardzo ciekawa. I jeszcze jeśli chodzi o skład biany. Tu mamy skład konkret, jest mnóstwo emolientów: jest olej, mamy antystatyk, mamy wyciąg znowu olej, emolient. No, <tosczuk> tego jest tak dużo, że aż. No, zobaczcie na tą listę. Konkretny skład, dłuższy skład, ale również konkretny. Widać, że po raz kolejny tutaj ta osoba, która tworzyła, czyli Agnieszka, dobrze wiedziała, co robi. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Już przebrnęliśmy razem przez te wszystkie maski. I teraz wiecie co? Czuję taki luz, bo wiem, że oddzielam krechą te wszystkie maski. Które uwielbiam, i teraz mam taką czystą głowę, żeby testować nowe produkty i żeby zbierać e, kosmetyki do następnego filmu, i super, już się nie mogę doczekać. Jak tak pomyślę, o jakich produktach mówiłam dwa lata temu, jeśli chodzi o ulubione maski, no nie miałam wtedy pojęcia, że kocham tyle nowych produktów, także super. E, dobrze, to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów już mieliście, czy macie, czy coś Was zainteresowało. A ja już kończę, życzę Wam pięknego dnia, zapraszam na mojego Instagrama, na grupę Guardia Kelly Madeleine na Facebooku i to było na tyle. Pa, pa!